To już ostatni gwizdek dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego na przekonanie do siebie wyborców. Pociąg do Europy wiezie sporo kandydatów. Do Strasburga nie dojadą wszyscy. Komu przydadzą się spakowane walizki? Dowiemy się na początku tygodnia. Paweł Jędrusik. Poseł Mirosława Nykiel z Koalicji Obywatelskiej do wyborów idzie z hasłem: Europa jest kobietą! Ale jeśli dla kogoś to za mało, to Nykiel zapewnia, że w Parlamencie Europejskim zadba m.in. o obronność Polski. Mamy tutaj w Polsce bardzo wiele firm, które się znają na zbrojeniówce, potrafią produkować różne sprzęty militarne. I ja będę apelować, będę o to zabiegać, żeby tu w Polsce wykorzystać ten potencjał. Potencjałem jest też internet i to tam swoją aktywność w ostatnich dniach przenoszą politycy, wśród nich Borys Budka. Tata, co robisz? Ściągam mamę z płotu i zabieram do domu. A Borys Budka mógłby ściągać pomysły na kampanię od swojej żony, bo przecież ta wybory samorządowe w Gliwicach wygrała. Łukasz Kochut z kolei podczas tej kampanii sporo zwiedził. Kilka tysięcy kilometrów za nami, dziesiątki tysięcy uściśniętych rąk, bo tak mogę powiedzieć, bo od 6 tygodni jestem na szlaku i byłem wszędzie. Byłem od Żywca po Częstochowę, wszystkie śląskie miasta, wszystkie miasta Zagłębia odwiedzone. Dziś z kolei zabiegał o głosy wyborców na targowisku w Rudzie Śląskiej i rozdawał ulotki na temat języka śląskiego, a w zasadzie decyzji prezydenta w tej sprawie wraz ze Śląską Ferajną. Tak naprawdę nigdy się nie gębił tego, że jest ze Śląska, że jest Ślązokiem, że go do po śląsku, że festo untersztycuje, podkreślał, że nie ma gańba być z mniejszości śląskiej. Lewica do Bytomia przywiozła dom, ale z kartonu, no bo na rynku nieruchomości ciągle są problemy, a Adrian Zandberg apelował do rządu. Panie premierze, już najwyższy czas umieścić tak zwany program Kredyt 0% tam, gdzie jego miejsce, w archiwum nieudanych pomysłów Platformy Obywatelskiej. Bo zdaniem polityków lewicy taki program tylko napędzi ceny mieszkań, a pomysły, jak rozwiązać problem, ma Maciej Konieczny. Tak jak zbudowaliśmy w Polsce drogi za pieniądze unijne, tak samo możemy zbudować dostępne, samorządowe mieszkania na wynajem. Dlatego idziemy do Parlamentu Europejskiego z bardzo konkretnymi pomysłami. Po pierwsze, Europejski Fundusz Mieszkaniowy. A po drugie, nieoprocentowane pożyczki dla polskich samorządów z Banku Inwestycyjnego. I o ile to przedostatni kampanijny dzień, to trzeba powiedzieć wprost, mimo pomysłów i obietnic, ta kampania była po prostu nijaka. Na pewno jest to podyktowane już jakby w krótkim czasie trzecią lekcją i pewnie tą kwestią jednak mimo wszystko zaangażowania, szczególnie zaangażowania finansowego tych partii. A może po prostu politycy poczuli się jak my, zwykli obywatele, po prostu zmęczeni.